Witam wszystkich w Mercedesie W140 model 600 SEL, silnik V12. Zademonstruję, jak dostać się do filtra głównego kabinowego, który oczyszcza powietrze, które tłoczone jest do kabiny. Tam ewentualnie, jeżeli chodzi o skrzynkę z komputerami, no i jakieś tam inne rzeczy. Czyli tak, filtr kabinowy ogólnie znajduje się tutaj, no, pod moją dłonią. Ja to celowo mam zdemontowane, żebym mógł cokolwiek pokazać, bo jakbym było skręcone, no to nie za wiele by się tu udało pokazać. Więc tak, tutaj mamy kilkanaście takich maleńkich śrubek na kluczyk Torx. Wszystkich musimy się pozbyć. Tak jak widać tutaj, tu gdzie są te dziurki, wszystkie trzeba odkręcić. Tutaj w tych większych otworach są wkręcone dwie śruby na śrubokręg krzyżowy. Pozbywamy się tej głównej pokrywy. Kiedy pozbędziemy się pokrywy, mamy korytko takie, które pobiera powietrze nam tutaj poprzez te kratki do kabiny, a zarazem no niestety łapie wszelaki brud, który no opadnie nam z atmosfery. Czyli tutaj to korytko też zalecane jest często czyścić, ponieważ tutaj może się znajdować dużo liści, no i tamten otwór spływowy może się blokować. Tam jest jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony, także wypada tutaj do tego tematu dosyć często zaglądać. Jeżeli chodzi o demontaż tego korytka, to tutaj mamy dwa czujniki, one są zdemontowane, ale tak one wyglądają. Tu jest jeden, tak jak widać, i tutaj przez ten otwór prostokątny wychodzi drugi, tam on jest pod spodem. Tego, żeby się pozbyć, leciutko go przekręcamy i on nam się wsunie do środka. Ten, uwalniamy zapadkę, też wsunie nam się do środka. To będziemy mieli praktycznie uwolnione, ale żeby to wyciągnąć, musimy odłączyć dwa przewody podciśnieniowe. One się tam tutaj schowały, ale są zamontowane docelowo tutaj, tak jak pokazuję. Je delikatnie pociągamy, jeden i drugi, od zaworów uruchamiających, które uruchamiają tutaj klapę. Ta klapa służy po to, żeby odizolować ewentualnie, jak chcemy mieć taki recykling powietrza cały czas wewnętrznie, to ta klapa zamyka nam dostęp powietrza świeżego tutaj poprzez ten kanał. Zamykając się ta klapa, po prostu powoduje, że powietrze cały czas krąży nam w samochodzie to samo. Czyli tak, pozbywamy się tutaj tego, nazwijmy to, korytka. Tak, no i pokazuje nam się główny filtr kabinowy, tutaj zamontowany. On jest dosyć taki, bym powiedział, bogatej konstrukcji. Tak jak widać, pod filtrem kabinowym mamy no, wentylator główny, który daje nam nadmuch na kabinę, czyli jeżeli cokolwiek się z nim dzieje, to tutaj taki jest do niego dostęp. Tutaj jest, zdaje się, rezystor dmuchawy. Tu jest wentylatorek, który wyciąga nam powietrze z tej skrzynki głównej, gdzie znajdują się główne sterowniki samochodu, tutaj. Czyli wentylator ten powoduje tutaj poprzez ten kanał powietrzny wysysanie powietrza i wtłaczanie tego powietrza tutaj do tej przestrzeni, gdzie później jest ewentualnie nadmuchiwane do kabiny dalej, nie? Teraz tak, żeby dostać się do głównej skrzynki z komputerami, nazwijmy to, to musimy odkręcić tutaj cztery śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta na kluczyk imbus, zdaje się czwórka. Jak odkręcimy te śrubki, to pokazuje nam się taki widok. Ale wcześniej, jakbyśmy chcieli tylko i wyłącznie dojść do gniazda diagnostycznego, które tutaj się znajduje, to tutaj jest taki korek, tak jak bym powiedział, korek silnikowy, na podobnej zasadzie mocowany, tak jak widać. I po odkręceniu go tutaj, nawet ręką on w sumie schodzi, ale jak ktoś ma problemy, to tutaj jest kluczyk, nie wiem, prawdopodobnie 13, możemy się go pozbyć. I tak, tutaj mamy zestaw no, komputerów wszelakich. Żeby poszczególny komputer wyciągnąć z tego korpusu, odpiąć go od głównej wtyczki, to robimy to w ten sposób. Tutaj bierzemy śrubokręt, tak żeby za ten ząbek komputera, tak jak ja tutaj pokazuję, i pomiędzy tym a ząbkiem zrobić tak zwaną dźwignię. Delikatnie podważamy raz z jednej, raz z drugiej strony, komputer nam się lekko uniesie do góry. Obojętnie który, bo z każdym postępujemy identycznie, którym mamy potrzebę wyciągnąć. On nam się uniesie do góry, wypnie się niejako z tych pinów elektrycznych i wówczas ręką możemy go już do góry, tak jak kasetkę, wyciągnąć. I tak robimy z każdym komputerem. Teoretycznie tutaj są oznaczenia tego komputera kolorowe, tak jak widać, który kolor do którego gniazda tam jest przypasowany, ale ja bym polecił, jeżeli wyciągamy na przykład wszystkie, to oznaczyć sobie jakimś mazakiem tam poszczególne cyfry, gdzie, który jest włożony, bo może
się później okazać, że są kłopoty, bo nie jestem 100% przekonany, czy piny są w różny sposób ukształtowane, bo jeżeli są tak samo, no to możemy mieć kłopoty ewentualnie z zamienieniem dwóch komputerów. Czyli mówię, jeżeli chodzi o ten zestaw komputerów, to on się znajduje tutaj i w ten sposób można do niego dojść. Teraz tak, jeżeli chodzi o montaż już bezpośrednio tych komputerów, co też jest ważne, tutaj, tak jak widać, ta ściana komputera z tą obudową aluminiową, ona powinna być w zasadzie na zero, całkowicie się zlicować. Wówczas możemy uznać, że komputer jest prawidłowo zainstalowany, że on się spiął z tymi wtyczkami, które są pod nim, bo jeżeli on tutaj wystaje cokolwiek, nie wiem, milimetra, już nie daj Boże, parę milimetrów, to można uznać, że tam na dole jest to niespięte, a może być jeszcze większa katastrofa, jak mamy powiedzmy taki styk niepewny na pograniczu styku, no to będzie iskrzyło i twierdzę z wielkim prawdopodobieństwem, że to się prędzej czy później nam coś uszkodzi, jak nie od razu na starcie. Także bezwzględnie komputer, to jest dosyć mocny tutaj wcisk tego komputera do wtyczki, także mocno tutaj, oczywiście na początku to delikatnie kładziemy, żeby tylko osiadł w swoich pinach, ale później już go mocniej dopinamy do końca, tak żeby on, mówię, osiadł na zero tutaj, tak jak widać, jeszcze raz powtarzam. I z jednej i z drugiej strony, żeby nie było jakiegoś skontrowania. Także temat komputerów, można powiedzieć, mamy zamknięty. Jeżeli chodzi o uszkodzenie jakiegoś elementu tego wycieraczki, to jest on tutaj zamontowany. Po ściągnięciu tutaj tych plastików, tak jak pokazuję, najpierw ściągamy pióra oczywiście, ramiona wycieraczek i po ściągnięciu ramion mamy takie plastiki jeszcze osłonne, tak to odkręcamy je, z tym też nie ma problemu, śrubki są widoczne i możemy wypiąć cały mechanizm, który też jest zamontowany tutaj zaraz na podszybiu, także tutaj jest silnik tego mechanizmu, on jest osłonięty plastikiem celowo, żeby na niego nie leciał ewentualnie deszcz. No, także tutaj mamy tą sprawę zamkniętą. Tutaj też polecam czyszczenie tego koryta, tu co pokazuję, ponieważ tutaj również zbierają się no wszelakiej maści dziadostwa po prostu z atmosfery, liście, nie liście. Tutaj są kanały odpływowe z jednej i z drugiej strony, naprawdę tutaj trzeba zwracać uwagę, bo tędy poprzez tą wycieraczkę tutaj schodzi syf po prostu i tu się gromadzi, a mówię, a przy jakimś zatorze to jest nawet możliwe, że ta woda tutaj się przeleje, no gdziekolwiek, także to woda w tym samochodzie akurat szczególnie bym powiedział, nawet w tym samochodzie, którego instalacja jest no słabieńka, to trzeba być ostrożnym. Poza tym jest dosyć skomplikowana elektryka tutaj, także trzeba pilnować tego, żeby gdzieś się nie osadziła woda. To mamy załatwione. Teraz tak, możemy na przykład a propos przedniej lampy powiedzieć, jak zdemontować przedni reflektor w samochodzie. Więc żeby ściągnąć reflektor, najpierw musimy pozbyć się tutaj kierunkowskaza tego. Żeby go wypiąć, to od strony tam maski jeden jest taki zaczep, którego ściskamy razem, po czym on się nam odsunie. Tutaj na tym są takie dwa ślizgi, które są w niej wsunięte. Wysuwamy kierunkowskaz, delikatnie odkręcamy tą oprawę kierunkowskaza i pozbywamy się go całkowicie. Tutaj pojawią nam się śrubki na kluczyku 8, tak jak widać. Jedna, druga. Po czym po ściągnięciu tej pokrywki, która tylko umożliwia nam wymianę ewentualnie żarówek w reflektorze, tutaj mamy trzecią śrubkę, tak jak widać. I kolejna jest tam ukryta. Tak bezpośrednio do niej nie dojdziemy. No, może teraz i tu nie widać, ale kto będzie miał samochód przed sobą, to sobie zobaczy. Bezpośrednio do niej nie dojdziemy. Żeby dojść do tej śrubki, która z boku jest przykręcona, czwarta reflektora, musimy pozbyć się tej atrapy niestety, tej osłony wentylatorów. A ta osłona to jest takie, tutaj są klipsy na zasadzie grzybka, czyli podważamy ten grzybek, pierwszą tą część. Tu jest jeden, tutaj mamy drugi, trzeci, tam czwarty. Ta osłona nam odejdzie i dopiero po pozbyciu się tej osłony będziemy mieli jakiś dostęp do tej bocznej śrubki reflektora. Również musimy się pozbyć ramienia wycieraczki tutaj tego, które wyciera reflektor, także odkręcamy to na kluczykiem 10 i tej dolnej listwy, ponieważ ta listwa jest przykręcona bezpośrednio do obudowy reflektora. Tutaj mamy jedną śrubkę na kluczyk krzyżakowy i po ściągnięciu dopiero kierunkowskaza tutaj mamy drugą, żeby czasem ktoś nie ciągnął, nie szarpał tej listwy, że tu jest wcisk, bo tutaj tego wcisku nie ma, tu jest ona przykręcana, tak jak widać, też na kluczyk krzyżakowy, także te dwa
plus do tego jeszcze pod spodem jest taka uszczelka gumowa. Jej nie pozbędziemy się tak prosto, tak bezpośrednio, po prostu musimy niestety, ale tą listwę najpierw, no nazwijmy to, oddzielić troszeczkę od nadwozia, żeby ewentualnie tej uszczelki się pozbyć. Także, ale w podsumowaniu, mając odkręcone te cztery śrubki na kluczyk 8 i tam tutaj z boku, w zasadzie, no mówię, i ta listwa, w zasadzie można powiedzieć, że dostęp do reflektora będzie. Później pozostaje nam tylko odłączyć sprawy elektryczne, zasilający reflektor, podciśnienie, które reguluje góra-dół nachylenie reflektora i pod spodem elektrykę i natrysk na wycieraczkę reflektora. Tego też musimy się pozbyć, żeby reflektor z samochodu wyciągnąć. Na tą chwilę myślę, że to wszystko. Jeżeli będą jeszcze jakieś tematy, to podzielę się z tym. Jeżeli komuś pomogło cokolwiek, bardzo bym prosił łapkę na tak, będzie jakaś motywacja do dalszych działań. Dalej będziemy odkrywać tajemnicę W140 model 600 SEL. Dziękuję uprzejmie.